wprowadzona przez gabinet Angeli Merkel płaca minimalna znacząco zwiększa koszty transportu towarów i osób przez terytorium Niemiec i uderza dotkliwie w naszą branżę transportową, która od lat właśnie z Niemcami bije się o prymat w Europie. Rząd przekonuje, że robi wszystko, żeby uratować polską branżę transportu międzynarodowego i nawet już znalazł sojuszników w Europie. Dołączyły także kraje z Półwyspu Iberyjskiego, są Brytyjczycy. Myślę, że to już jest ponad 10 krajów. Myślę, że ta dodatkowa siła nacisku spowoduje, że przynajmniej w zakresie kabotażu czy tranzytu do czasu wyjaśnienia sprawy Niemcy tą część swoich rozwiązań zawieszą. Problem w tym, że jak na razie polski rząd więcej mówi niż robi, a jak już robi, to raczej przeciw branży. Jeszcze przed wejściem w życie niemieckich regulacji zaczęły obowiązywać rządowe zmiany w prawie pracy nakładające na przedsiębiorców branży transportowej obowiązkowe ryczałty za diety i noclegi kierowców. Dlatego teraz polski przedsiębiorca branży transportowej tylko jednemu kierowcy, którego wysyła do Niemiec, zapłaci najpierw polską płacę minimalną, czyli 1750 zł miesięcznie, do tego diety po 49 euro dziennie, czyli 1470 euro za 30 dni, ryczałt za noclegi 37,5 euro dziennie, co daje 1125 euro za 30 dni, potem dochodzi niemiecka stawka płacy minimalnej, 8,5 euro za godzinę razy średnia 168 godzin to będzie już 1428 euro ekstra. Razem, licząc euro po kursie 4,20, daje to kwotę ponad 18,5 tysiąca złotych miesięcznie. Jesteśmy zdesperowani w tej chwili. Przedsiębiorstwa są na skraju bankructwa. Te, które się utrzymują, utrzymują się tylko i wyłącznie dzięki temu, że konsumują własny tabor. Czyli sprzedajemy pojazdy i dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać opłatom, które są na nas nakładane. Dokąd to zmierza, jak długo będziemy w stanie funkcjonować w takim wydaniu, nie wiem, ale sądzę, że to już jest kres. Przewoźnicy muszą stosować się zarówno do prawa polskiego, jak i do niemieckiego. Niemiecki przewoźnik zapłaci stawkę 8,50 za godzinę płacy minimalnej, ale ponieważ prawo pracy niemieckie nie obliguje go do wypłacania jakichkolwiek świadczeń, będzie to kwota brutto. Do kwoty brutto 8,50 w przypadku polskiego przewoźnika musimy także doliczyć około 6 euro na godzinę za kwoty, które wypłacamy jako diety i ryczałty. Razem to daje od 13 do 14 euro, czyli konkurencyjność jest w tym wypadku pod kreską ujemna. A co na to polski rząd? Premier Ewa Kopacz wraz z szefem resortu gospodarki Januszem Piechocińskim spotkała się z unijną komisarz Elżbietą Bieńkowską. Mamy już podjęte decyzje przez niektórych komisarzy unijnych i wyznaczony najkrótszy z możliwych terminów, aby strona niemiecka wyjaśniła motywację, uzasadnienie do takich działań. Rząd się obudził nagle post factum, kiedy już jest wszystko pozamiatane i posprzątane, kiedy są decyzje, nagle jakieś gorączkowe spotkania, zapowiedzi, że będą protestować. No przecież ta rzecz była znana od wielu miesięcy. Przecież nawet związki zawodowe się z tego cieszyły, także w Polsce, że taka decyzja będzie. Niemiecki rząd jak lew broni swojego rynku pracy i swojej branży transportowej. Polski rząd jak na razie poza obietnicami nie zrobił nic. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.